Cześć! IFA 2018 za nami i czas na podsumowanie największych targów elektroniki użytkowej w Europie. Przez 6 dni dziennikarze, znawcy branży IT oraz zwykli zwiedzający tłumnie odwiedzali berlińskie hale, by ocenić szczyt technologicznych możliwości największych producentów elektroniki na świecie. Targi to świetna okazja, by zobaczyć, w jaki sprzęt obecnie możemy wyposażyć nasze kuchnie, salony oraz biura i gabinety. A różnorodność wystaw mogła zawrócić w głowie. Na stoiskach prezentowano inteligentną biżuterię, drony, sprzęt AGD rodem z niedalekiej przyszłości, telewizory o trudnej do opisania jakości obrazu oraz komputery wszelkiej maści i wielkości. Nasz przegląd zaczniemy od Lenovo, gdyż właśnie na ich stoisku pokazano światu nowego ThinkPada X1 Extreme. To 15-calowy laptop o lekkiej i poręcznej konstrukcji, w którym znajdziemy zarówno wyposażenie i funkcje biznesówki klasy premium, jak i gamingową grafikę GeForce GTX 1050 Ti. Z pomocą 4 lub 6-rdzeniowych procesorów Intel Core, Lenovo stworzyło notebooka do wydajnej pracy z bardzo wymagającym oprogramowaniem, na którym bez problemu odpalimy Wiedźmina 3. ThinkPad X1 Extreme wzbudził naprawdę wielkie zainteresowanie i już 28 września na naszej stronie znajdziecie jego recenzję oraz wideorecenzję. Warto dopisać ten termin do kalendarza. Na profesjonalistów poszukujących lekkiego i mobilnego komputera 2 w 1 czekał ThinkPad X1 Yoga 3 generacji. Ten 14-calowy ultrabook z najwyższej półki zachwycał nie tylko obudową z włókien węglowych i szklanych, lecz także bogatym wyposażeniem. Aktywne piórko plus ekran HDR Dolby Vision powinny przypaść do gustu grafikom. Transformacja w tablet przebiega szybko i sprawnie, a chowanej w pulpicie klawiatury nie znajdziemy u konkurencji. Ekstremalną mobilność w biznesie prezentował ThinkPad X1 Tablet. 13-calowy ekran o proporcjach 3x2 i rozdzielczości 3000x2000 pikseli idealnie współgra z aktywnym piórkiem, tworząc poręczne i funkcjonalne narzędzie pracy i to nie tylko dla grafika lub rysownika. A po podłączeniu klawiatury tablet stanie się urządzeniem równie funkcjonalnym jak nieduży ultrabook. Bardzo pozytywnie zaskoczyły nas nowe Yogi i to nie w wersji ThinkPadowskiej, lecz cywilnej. Odświeżone obudowy dają jasny sygnał, że nowe modele chcą należeć do segmentu premium i rzeczywiście stylistyka i jakość wykonania to ich mocne strony. Nareszcie w tej serii doczekaliśmy się wsparcia dla ładowanego we wnętrzu obudowy piórka, więc dotykowy ekran będzie czymś więcej niż ułatwieniem rozgrywki w Angry Birds. Inaczej prezentuje się także zawias, z którym zintegrowano ruchomy soundbar zwiększający multimedialne możliwości ultrabooków. Najoryginalniej jednak prezentował się Lenovo Yoga Book C930. Komputer składa się z dwóch ekranów, dotykowej matrycy IPS o rozdzielczości 2560x1600 pikseli oraz panelu e-ink o wielorakich zastosowaniach. Możemy go wykorzystać w roli notatnika, szkicownika oraz czytnika e-booków, a gdy zechcemy z jego pomocą odpowiedzieć na maila, na panelu wyświetlona zostanie wirtualna klawiatura. Nie będzie to co prawda tytan wydajności, ale w rękach studenta lub rysownika może sprawdzić się znakomicie. Gaming w Lenovo to rodzina sprzętu Legion, która zastąpiła niesławne IdeaPady serii Y. Desktopy dostępne są w dwóch formatach obudowy i paradoksalnie to mniejsza wersja bardziej przyciąga wzrok. Poręczny sześcian nie razi przesadną stylistyką i nawet LED-owe podświetlenie wygląda całkiem fajnie. Natomiast klasyczny Tower zapewni nam większe możliwości konfiguracyjne, co ucieszy koneserów samodzielnej rozbudowy sprzętu. Nowe obudowy zyskały także notebooki dostępne w wersjach 15 lub 17-calowych. Choć laptopy stały się znacznie smuklejsze, nie odbiło się to na solidności wykonania. Wielkie brawa dla projektantów za przeniesienie sporej części portów na tył obudowy. Takie rozwiązanie to zdecydowanie większy porządek na biurku. Konfiguracje z grafiką GTX 1050 Ti powinny być sensownie wycenione, więc notebooki mogą cieszyć się sporym zainteresowaniem graczy. W strefie Microsoftu królował sprzęt z rodziny Surface w chyba wszystkich dostępnych wersjach i formatach. Na nas największe wrażenie zrobiły nowe Surface Booki, czyli urządzenia konwertowalne o budzącej szacunek konfiguracji. Procesory Intel Core 8 generacji oraz gamingowa grafika GeForce GTX przydadzą się nie tylko podczas pracy z oprogramowaniem graficznym lub projektowym, lecz także przy wieczornej sesji z dobrą grą. Odczepiany ekran oraz klawiatura z elastycznym zawiasem pozwolą na szybkie zmienianie trybu pracy, więc potencjał Surface Booków możemy wykorzystać w najróżniejszy sposób. Zwieńczeniem promobilnej natury produktów Surface jest niezwykle elastyczne środowisko pracy, jakie tworzy Windows 10 w połączeniu z usługami Office Home and Business. Praca w chmurze, współdzielenie plików oraz łatwy dostęp do zasobów firmowych z różnych urządzeń to sprawna praca i łatwa komunikacja nawet po wyjściu z biura. Tą cyfrową wolność szczególnie docenią użytkownicy korporacyjni spędzający dużo czasu na wyjazdach oraz na spotkaniach służbowych. Microsoft przypomniał także o swoim flagowym All-in-One, czyli Surface Studio.
To piękna maszyna stworzona z myślą o projektantach, grafikach, architektach i rysownikach. Dotykowy ekran Pixel Sense zapewnia wzorcową jakość obrazu w rozdzielczości aż 4500x3000 pikseli, a dzięki przegubowej podstawie 28-calową matrycę możemy nawet położyć na płasko, by bez męczenia rąk pracować za pomocą piórka. Choć nie jest to nowa konstrukcja, to nadal jest bardzo ciekawym przedstawicielem all-in-one dla profesjonalistów, szczególnie gdy nie jest nam po drodze z Apple'owskim środowiskiem pracy. Na tym kończymy nasze pierwsze podsumowanie targów IFA 2018. W kolejnym zajrzymy do pawilonów Asusa oraz Della. Do zobaczenia!